Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Nazywam się Eunika Niemc, jestem mieszkanką Kazimierza. Jak państwo wiedzą, tutaj od długiego czasu obserwuję i też mam również sposobność uczestniczenia w dyskusjach na temat polityki przestrzennej w naszej gminie Kosakowo. No i niestety z moich obserwacji wynika, że bardzo często tak naprawdę dotykamy tutaj absurdu. W całości popieram wypowiedzi pani Mirosławy Piotrowskiej, która w sposób merytoryczny i w sposób rzeczowy oceniła aktualną sytuację w gminie Kosakowo, również pod kątem tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tutaj, jeżeli chodzi o politykę, którą próbuje wprowadzać pan wójt, i jak zwykle muszę stwierdzić, że bardzo mi przykro, że pan wójt w ten sposób traktuje radnych, ale również innych uczestników dzisiejszego spotkania, że po raz kolejny opuścił salę. Jak rozumiem, moje pytanie, które mam aktualnie, nie zostanie tutaj, że tak powiem, przejęte przez pana wójta do odpowiedzi. Nie ma również zastępcy wójta. Więc to jest po raz kolejny brak szacunku, który jest wyrażany wobec radnych, ale tak naprawdę wobec mieszkańców naszej gminy. Chciałam zadać panu wójtowi pytanie. Ja proszę do projektu uchwały taką wypowiedź. Oczywiście. Jeżeli chodzi o walkę z betonozą, to jest frazes. Pan wójt nie walczy z betonozą. Pan wójt walczy jedynie, że tak powiem, na papierze. Bo to, że ze studium zostało zdjęte 100 hektarów pod zabudowę, czyli ściągnięto te 100 hektarów, które były planowane pod zabudowę, to jest pierwszy krok, ale tym najważniejszym krokiem jest to, co państwo jako radni podejmują w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I to jest właśnie dzisiejszy moment. Czy państwo popierają betonozę, czy państwo popierają niekontrolowane rozciąganie zabudowy, czy państwo popierają wprowadzanie, czy umożliwianie budowy osiedli, które, że tak powiem, nie są zabezpieczone infrastrukturalnie. Bo tutaj w tej całej sprawie nie chodzi o to, czy tutaj, że tak powiem, ta zabudowa jest niekontrolowana. Nie, ona jest kontrolowana. Ona jest kontrolowana przez państwa jako radnych gminy Kosakowo. Czy to jest warta zabudowa, to co jest dzisiaj prezentowane? Ja mam bardzo duże wątpliwości. Powiedziałabym, że to jest właśnie wprowadzanie zabudowy na tereny rolne. Proszę się rozejrzeć, co tam jest dookoła. Tam są tereny rolne. Verde Park i Harmony jako dwa osiedla, które są w pobliżu, były przez państwa, także przez radnych nowej jakości, wielokrotnie krytykowane. Miejsce zabudowy Verde Park i Harmony jest przepiękne. Na wzgórzu, dookoła zieleń rolnicza, piękny widok na zatokę, fantastycznie. Ale proszę mi powiedzieć, pod jakim względem infrastrukturalnym jest zabezpieczone to osiedle? Czy ma drogę? Czy ulica Sezamkowa, która od wielu, wielu lat jest, stanowi dojazd do ulicy aktualnie Chmielnej, czy ona jest zrobiona? Nie, ona nie ma asfaltu. I słyszymy od pana wójta, że ona nie będzie zrobiona, co potwierdził na zebraniu wiejskim w Dębogórzu pod koniec sierpnia tego roku. Czy Verde Park i Harmony ma zabezpieczenie, jeżeli chodzi o efektywne dostarczenie wody pitnej? Nie ma. Słyszymy o tym problemie, który tam jest. Czy ma zabezpieczenie w postaci instytucji kultury, szkoły, ośrodka zdrowia, sprawnych właśnie tutaj dróg i komunikacji, tak? Zbudowano Chmielną, a tam nawet nie ma przystanku przy Verde Park i Harmony, żeby sobie z ulicy Chmielnej 700 mieszkańców, którzy są na Verde Park i na Harmony, mogli dotrzeć do Gdyni czy do innych miejsc w naszych okolicach. Więc jakby kluczem, proszę państwa, do patrzenia na te miejscowe plany jest to, nie to, czy betonoza nam się rozlewa, czy to jest niekontrolowana zabudowa, tylko czy nasza infrastruktura jest przygotowana na to. Tak jak wskazywała radna Piotrowska, w planie, tu w ocenie finansowej jest przekłamane te informacje, które są podane państwu jako radnym. Jaki koszt 700 tysięcy złotych będzie za wprowadzenie tego planu? Przecież to jest kpienie państwu, to jest śmianie się państwu prosto w twarz. Jeżeli sama droga będzie kosztowała 4 miliony złotych, nawet jeżeli gmina pokryje połowę tego kosztu, czyli 2 miliony, mamy 2 miliony. Już projekt zridowy kosztował 160 tysięcy złotych.
Proszę Państwa, to są tylko początkowe koszty. A gdzie wodociągi? Gdzie kanalizacja? Gdzie odwodnienia? Gdzie szkoła, która za moment tutaj szkoła w Dębowórzu też będzie pękała w szwach i będzie problem, żeby dzieci chodziły na drugą zmianę, a może już na trzecią zmianę. Jak rozumiem Państwa, to zupełnie nie tyka. Ale może Pani Radna Gloza, która tak broni Dębowórza i tak zawsze broniła Dębowórze przed porpleksami, krytykując m.in. zawodowe nawerty partii Harmony, teraz Pani popiera ten plan, jak rozumiem, w całej rozciągłości i podczas dyskusji na Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju jako przewodnicząca tej komisji. I dzisiaj zapewne Pani też podniesie rękę razem z koleżankami i kolegami Nowej Jakości. Natomiast robicie kolejne osiedle, które jest po prostu nieprzygotowane infrastrukturalnie do tego, żeby funkcjonować w gminie. Jeżeli Państwo chcecie zapewnić cztery ściany na pustyni, bardzo proszę, popierajcie to i, że tak powiem, podnoście rękę, klikajcie na piloty. Gratuluję braku racjonalności. Dziękuję. Bardzo proszę.